TechLove. Z miłości do technologii. Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj w dziwnym składzie, bo nie ma Dagmary ze mną. Dagmara bawi się w Stanach i odpoczywa i bawi się, ale chciałem wam nagrać odcinek i przyszedł mi do głowy pomysł. Pomysł, który wpadł mi do głowy przez Wojtka, jedną drugą podcastu Jest Łos. Wojtka wie, ma na dobrego ducha sieci. Wojtek nagrywa na Twitchu różne, streamuje różne swoje tam gierki. Wczoraj był najbardziej popularnym podobno Twitcherem, chyba nie wiem, czy tak się mówi to w ogóle w sieci polskiej. I Wojtek bardzo lubi kombinować i tam fajne rzeczy robi z różnymi urządzeniami chociażby. I wpadł mi pomysł, żeby nagrywać taki podcast od czasu do czasu, gdzie będę rozmawiał z różnymi ludźmi o tym, jakich urządzeń używają, o tym, jakie gadżety właśnie w swoim życiu wykorzystują. No i nikt nie mógł być pierwszy na takie spotkanie jak właśnie Wojtek wspomniany, no bo skoro on mnie zainspirował do takiej serii, no to witam cię, Wojtku. Witam serdecznie, bardzo mi miło, że w ogóle jestem tutaj, wiesz, prowodyrem, ale też pierwszy, więc jakoś tak priorytetowo potraktowany. Bardzo mi miło, oczywiście. I to nowa seria, no naprawdę. Wiele rzeczy miłych tutaj się dzieje. Już na starcie. Wiele rzeczy. Dokładnie tak. Ja wiem, w ogóle roboczo ten cykl się będzie nazywał ulubione zabawki kogoś tam, no bo wiadomo, że faceci to te takie większe dzieci, tak naprawdę różnią ich tylko od małych dzieci to, że zabawki są troszeczkę droższe. Więc Wojtek, ja wiem, że masz takie jedno bardzo fajne urządzenie w swoim domu, o którym w ogóle chciałem od ciebie posłuchać. W ogóle jakbyś chciał jakieś urządzenia, w ogóle, bo te zabawki to mogą być różne zabawki, bo dla każdego kto, co innego będzie zabawką, bo zabawką może być motocykl elektryczny, zabawką może być, nie wiem, telefon, zabawką może być zegarek, zabawką może być no milion rzeczy. Ty masz, wiem, takie jedno urządzenie, którym bardzo mnie ciekawiło i cały czas go sobie chciałem kupić, a nigdy nie wiedziałem, czy mi jest potrzebne, czy nie, więc mam nadzieję, że mi wyprowadzisz z błędu i będę wiedział, że nie jest potrzebne. Czyli to jest Stream Deck od Elgato. O, masz wow. Takie urządzenie. Tak, mam. W ogóle muszę przyznać, że dopiero jak zacząłem ostatnio streamować, no bo to właściwie zacząłem gdzieś tam w sierpniu, tak powiedzmy, że bardziej regularnie, to wreszcie te wszystkie sprzęty, które ja gromadziłem od lat, kupowałem, wiesz, a nuż może kiedyś, albo no to mi się na pewno przyda i później leżały w szafie nieużywane, no to nagle przy tych streamach nagle się okazało, że wreszcie to nabiera sensu, wreszcie te wszystkie pojedyncze urządzenia sprawiają, jakby łączą się w jedną sensowną całość i po prostu są wykorzystywane, co mnie bardzo cieszy. To jest taka dodatkowa zabawa, że okej, czyli to jednak działa i jednak śmiga. Stream Deck. Jest to urządzenie bardzo wszechstronne. Jedno z takich moich ulubionych. Ja w ogóle bardzo lubię takie sprzęty, które są jakby pewnym frameworkiem. Nie wiem, czy to dobrze używam tego słowa, ale chodzi o to, że jest sprzęt, który ma po prostu, tak jak w przypadku Stream Decka, jest to tabliczka, na której jest tam ileś tam przycisków, bo jest kilka wersji. Oczywiście ja mam tą podstawową, czyli to jest ona jakaś tam nowa wyszła. Jest XL, jakaś nowa wyszła dwójka, jest co, nie? Mini. Dwójka to akurat tam chyba niewiele się zmieniło, troszeczkę design zmienili samej płytki, ale założenie jest bardzo proste. Ja w tej chwili mam 15 guzików na tym i to są przyciski, które mają pod spodem LCD ekraniki, tak? Każdy z nich oddzielny i podłączasz to przez USB do komputera. I to jest wszystko o tym sprzęcie. Jakby pod względem hardware'owym nic więcej tu się nie dzieje, nie? Okej, bo cała magia jest w oprogramowaniu na komputerze. I o to właśnie chodzi. I to jest jakby, ja tego typu sprzęty bardzo lubię. Trochę takim sprzętem podobnym jest na przykład inteligentny głośnik. Ja te wszystkie sprzęty podlinkuję wam. Oczywiście, oczywiście, jak najbardziej. Inteligentny głośnik jest pewnego rodzaju odpowiednikiem, w takim sensie, że to jest głośnik, który oczywiście może mieć lepszą, gorszą jakość, ale generalnie chodzi o to, że to jest głośnik z mikrofonem podłączony do prądu.
i podłączony do Wi-Fi i jakby cała magia dzieje się już dalej w oprogramowaniu, co też sprawia, że ten sprzęt, mimo tego, że jest w założeniu teoretycznie bardzo prosty, no to jednak to oprogramowanie daje mu, wiesz, niesamowite możliwości. I tak samo jest ze Stream Deckiem. I tutaj, wiesz, oczywistym rozwiązaniem dla Stream Decka i oczywistym wykorzystaniem go jest zarządzanie streamem i tym, co się dzieje na żywo. Możliwości są nieskończone, ale to też jest tak, się, jak się mówi, że są nieskończone, to bo później nikt nie wie, do czego można to wykorzystać. Tak. Nie? Ale tak naprawdę chodzi o, na przykład, pod jednym guziczkiem masz zmiany scen w ramach twojego oprogramowania do streamowania, czyli jeżeli najpierw gadasz sobie ze swoimi tam obserwującymi, to możesz jeden guzik nacisnąć i cała scena się zamienia na taką, która jest dostosowana do streamowania już konkretnej gry, na przykład, nie? Mogą być sceny, gdzie masz tam przeglądarkę, bo grasz coś przeglądarkowego i to też masz cały czas pod jednym paluszkiem do odpalenia, ale mogą być dużo bardziej zaawansowane rzeczy, tak jak pod jednym przyciskiem możesz mieć zapięte wiele akcji, które tworzą jakiś tam łańcuch. Ja to używam bardzo często, bo tak jak wspomniałeś o tym, że teraz pracuję na Windowsie. Tak, bo Windows jest, to jest komputer u mnie w tak zwanym dusznym studio, które ma nazwę tylko po to, żeby... Słuchałem podcastu 4.4. Tak, dokładnie. 4, w każdym razie... Nie, 3.4. 3.4, tak. Nie, więc duszne tak. Studio, ja mam tutaj Windowsa, dlatego że jakby no, trochę lepiej sobie Windows radzi generalnie ze streamowaniem i z OBS-em jako takim, chociaż OBS jest cross-platformowy, ale jakby no, lepiej się na nim pracuje na Windowsie. I teraz siedzę sobie tutaj i ja przychodzę do studia tylko po to, jak wiem, że będę nagrywał podcast lub będę streamował. Więc ja mam na tym Stream Decku dwa magiczne guziczki. Czy ja teraz streamuję, czy ja teraz nagrywam podcast? I naciskam jeden guzik i odpala mi się, jeżeli na przykład streamuję, to odpala mi się OBS, oprogramowanie do łączenia jakby Twitcha z lampkami, które mam za sobą, tym nanolifem. Odpala się automatycznie oprogramowanie do zmiany głosu, bo taką też mam funkcję u siebie na streamie, że ludzie płacąc kasę, to są jakieś tam drobniaczki, nie? Ale mogą zmienić mi głos w trakcie streama, nie? Co jest... Umówmy się, streamowanie takie czysto rozrywkowe, no to jest właśnie rozrywka i jakby trzeba szukać takich połączeń i takich rzeczy, które sprawiają ludziom jakąś tam radość. I pamiętam, był taki stream, że ludzie po prostu non-stop mi zmieniali głos i w ten sposób tam, wiesz, parę złotych dla mnie wpadło, a ludzie się świetnie bawili, więc to... Ale to rozumiem, że ten głos jest zmieniony dla wszystkich, tak że ktoś ci zmienia. Dokładnie, ktoś płaci za to, że ja czat, nagle brzmię to zupełnie inaczej. To może być kilka oktaw w górę, ale w dół, kosmos. Wiesz, to modyfikacji głosu jest dużo. Głos Kaszara Donalda. Na przykład, no oczywiście. No, dopóki to jest możliwe w ramach tego programowania, którego używam, to jak najbardziej można to tak ustawić, więc to jest fajne. Więc pod jednym guzikiem odpalam sobie wszystkie programy, których używam zawsze na żywo, więc nie muszę o tym pamiętać, po prostu nie, że klikam albo wyszukuję po nazwie, tylko naciskam jeden guzik, ciach, odpalają się wszystkie programy. Mogą być nawet podpięte, wiesz, włączanie, wyłączanie świateł, jeżeli one są inteligentne. No ale rozumiem, że skoro to robisz na Windowsie, to pewnie z HomeKita tam nie podepniesz. Z HomeKita, no właśnie, tu jest tak, że HomeKitowe rzeczy... No to nie jest tak, że odpalisz sobie scenę HomeKitową, nie? Jakby, no bo nie ma wejścia z zewnątrz. Mhm. Jedyne co, no to jest taka pseudo łączenie rzeczy, czyli jeżeli mam za plecami nanolifa, który jest z jednej strony wpięty do swojej własnej aplikacji oraz ma otwarte API. Okej, to jest stamtąd. I wiesz, jeżeli moje oprogramowanie do streamowania ktoś tam kliknie, że chce sobie ustawić, że tam ma być czerwone światło, to ja w HomeKicie zobaczę, że nanolif jest włączony i że ma czerwone światło. I mogę go z HomeKita wyłączyć, nie? Jakby to jest tylko kwestia sterowania. No tak, tak. A oprogramowanie do tego Stream Decka na Maca nie ma wejścia do HomeKita? Nie, raczej wydaje mi się, że nie. Wiesz co, to jest oczywiście do sprawdzenia. W ogóle nie szukałem, ale Stream Deck, bo jeszcze trzeba pamiętać o tym, że Stream Deck generalnie ma dużo
bardzo różnego rodzaju mini aplikacji, które możesz do niego doinstalować. To się pojawiło w jakimś tam update'cie chyba w zeszłym roku. Okay. Więc może być tak, że ktoś na przykład napisał wtyczkę do obsługi HomeKita i wtedy na StreamTagu możesz to zrobić, nie? Patrzę sobie właśnie, co tu... Wyskakują jakieś rzeczy. Here's the problem. A no właśnie, że Home App na Macu jest, nie jest skryptowalne. Czyli jakby nie ma możliwości wpięcia. No tak, bo to jest nowa aplikacja, która powstała jako port tak naprawdę z aplikacji tej z iPadOS-a. I ona faktycznie się chyba skryptą wymyka. Ale troszeczkę. Z tego co widzę, jest coś takiego jak aplikacja Home Control Menu. Ktoś sobie to zainstalował na Macu. Jest. I to daje ci dostęp. I pewnie do niej się wpina. Bo masz customowe URL-e i wtedy możesz z tych customowych URL-i skorzystać po to, żeby to... URL-i tworzyć akcje pod przyciski, bo rozumiem, że pod dany przycisk możesz po prostu podpiąć sobie możesz URL-a. Możesz podpiąć URL-a, możesz podpiąć odpalanie aplikacji, możesz podpiąć dowolną akcję w ramach, wiesz, OBS-a czy innych serwisów, które Stream Deck ma jakby skonfigurowane. Jak najbardziej... No, mówię, to wszystko, jak widać, da się to obejść. Więc to też jest piękne, że ludzie, wiesz, jakimiś tam hakami zawsze coś wykombinują. Kombinują takie rzeczy. No w ogóle to jest... Mnie dzisiaj zaskoczyło bardzo, bo jak sprawdzałem sobie właśnie tego Stream Decka, że on jest względnie tani, bo wersja ta 2.0 kosztuje 799 zł, a to masz jednak urządzenie, które ma kilka przycisków, pod którymi są ekraniki LCD. Nie, to moim zdaniem jest to bardzo dobra cena. Wiesz, to oczywiście ktoś może ci powiedzieć, że no ludzie, 700 za jakieś, wiesz, parę guzików. No to jasne, oczywiście, które, tak. Bo zawsze argumentem jest to, że hej, przecież możesz zrobić sobie globalne skróty klawiaturowe i odpalić to wszystko ze skrótów, nie? Ale oczywiście, to nie, że nie to samo. No ja też, wiesz, po tym jak mam tego Stream Decka już od paru dobrych lat, i on cały czas, wiesz, spełnia swoją rolę, a teraz spełnia ją jeszcze bardziej, no bo wreszcie go wykorzystuję w taki sposób, jakbym chciał. Bo wiesz, to jest tak, że okej, teraz mi służy do streamowania, włącza, wyłącza różne rzeczy i tak dalej i to jest super, ale wcześniej na przykład miałem go podpiętego do Maca i on mi pomagał w sterowaniu na przykład Adobe Audition, nie? Bo przy montowaniu podcastu... Okay. Tak, miałem określone skróty podpięte pod guziczki i po prostu nie musiałem tego szukać na klawiaturze, albo były to, wiesz, trochę bardziej skomplikowane akcje, które najczęściej robię, wiesz, nie są to takie makra, jak można by to pomyśleć, ale chodzi o to, że wiesz, no jeżeli jest kilka programów do odpalenia czy coś, to można to jak najbardziej zrobić. Fajne jest to chainowanie właśnie rzeczy, które on robi po naciśnięciu jednego guzika. No i właśnie w Audition czy w jakichś tam, wiesz, programach do montażu wideo, w Premierce, to też można wykorzystać. Jak najbardziej ludzie robią takie rzeczy dość skomplikowane. No i najpiękniejsze w nim jest to, że możesz go skonfigurować no ekstremalnie pod siebie, nie? Że jakby oprócz tego, że ustawiasz sobie to, co chcesz i co chcesz, żeby robił dany guzik, to jeszcze sobie zrobisz ładny obrazek. Obrazek jest też zmieniany, jak masz, jeżeli guzik robi coś, co na przykład raz naciśniesz, to włącza, a drugi raz naciśniesz, to wyłącza, to też możesz ustawić inne obrazki, inny wiesz, obrazek w zależności od stanu. Więc to, no, dla ludzi, którzy lubią się bawić w a takie może... rzeczy, to jest przepiękna rzecz. No. To ja myślę, że to jest zajebiste. A myślisz, że możesz wyświetlić w tym przycisku, nie wiem, aktualną oczywiście, temperaturę na zewnątrz? Oczywiście, że tak. Są przyciski aktywne. Ja na przykład mam tak, że mogę na jednym z guzików mam pokazaną aktualną liczbę osób, które mnie w tej chwili oglądają na Twitchu. Nie? Więc jakby on zaciąga te dane na bieżąco i po prostu pokazuje w ramach tego ekranika LCD. Nie? Więc to jest cudowna rzecz. Kosmos. Myślę, że ty, znając ciebie i twoją gadżeciarstwo po prostu ekstremalne, to nie aż się dziwię, że się powstrzymywałeś tak mam długo. Mam go w koszyku. Wiesz co, u mnie problem z Steam Deckiem jest, myślę, że jeden taki, że ja prawie nie mam stałego miejsca, przy którym siedzę z komputerem. A jednak Steam Deck to jest to urządzenie, które musisz postawić na biurku i tam na stałe jest i raczej wymaga tego, żebyś miał to stałe miejsce. Ja takiego miejsca na stałe raczej nie mam.
chociaż ostatnio coraz bardziej mam, więc dlatego mówię, że może teraz się skuszę, bo... No bo do ostatnio jeszcze nie miałem. Ja bardzo dużo pracuję, wiesz, bardzo dużo pracuję w drodze, typu jestem w różnych miejscach, takie komfortowe warunki, żeby postawić obok siebie laptopa, a obok postawić tego Steam Decka. I myślę, że to mnie powstrzymywało bardzo. To mam dla ciebie jeszcze jedno pseudo rozwiązanie, polegające na ich na telefon, aplikacji. Okej, okay, jasne. Na telefon. Domyślałem się, że powiesz o tym. Tylko, że tu jest jeden minus, ponieważ niestety, ale on ma model subskrypcyjny. Więc to jest trochę taki wybór, wiesz, czy chcesz mieć mobilnie i w kieszeni, czy wolisz no ale i płacić subskrypcję, czy jednak tak, raz płacisz ja jednak za sprzęt. Ja lubię sprzęty, więc pewnie bym wybrał sprzęt, bo nie przemawia do mnie to, to na telefonie. Ja na przykład bardzo często ostatnio pracuję tak i jak mam to swoje miejsce takie właśnie, które coraz częściej mam i dlatego myślę o tym Steam Decku, no to ja zazwyczaj mam obok siebie postawionego właśnie Maca, a po prawej stronie stoi iPad i w ogóle to, jak działa Universal Control, no to jest jakaś magia. To, że ja przechodzę, no, wiesz, na przykład mam odpalonego Telegrama, jakieś tam grupy cały czas na iPadzie i w każdej chwili mogę wrócić kursorem na Maca, przejść na iPada, no to jest jakiś w ogóle kosmos. No to... Jest to jedna z najbardziej magicznych ale funkcji, to, którą ale jak to działa? Wprowadził w ostatnich latach, mam wrażenie. W ogóle, że to no. Nie, no to jest genialne. Znaczy, to jest właśnie ta magia, którą, której trochę już ostatnio było mało w Apple. W sensie, powiadomo, że oni cały czas pracują nad systemem, cały czas wprowadzają nowe rzeczy i one oczywiście są większe lub mniejsze, ale gdzieś ta magia, wiesz, no trudno być magicznym non-stop. Wiesz, o co chodzi. Że jakby i też zdarzają mi się rzeczy, wpadki jakieś, które nadal śmieszą do dzisiaj. Gniazdo ładowania myszki, wiesz, no to można, gdzieś takie, naprawdę tak, można to inaczej cały czas zrobić. Mamy o tym, jak będzie wyglądał samochód od Apple, że będzie trzeba go obrócić do góry nogami, żeby naładować. Dokładnie. Ale wiesz co, złapałem się ostatnio na tym, że miałem po prawej stronie iPada, a po lewej stronie leżał telefon i dostałem jakieś powiadomienie na telefonie i chciałem przyciągnąć kursorem w lewą stronę, żeby przejść na telefon. Wow. Czyli jeszcze muszą dorzucić telefony. Jest jeden człowiek. Oj, wiesz, tak 14 chciał. Polaków, którzy oglądali cię na Twitchu, byłeś... 14 było ich, tak? No właśnie. 14. Tak, 14. Wystarczyło, żeby mnie wywindować to na szczyty. To wygląda to tak samo, jak się ten, jak czasem podcast ląduje ci na pierwszym miejscu w danej kategorii, a odsłuchało go 1000 osób. No niestety. Dokładnie. No to rzeczywiście, jak znajdziesz odpowiednią niszę i odpowiednio, wiesz, mało oblegane kategorie. Ale to się, wiesz, jak to się pięknie przenosi w ogóle na taki fizyczny świat. Poznałem kiedyś gościa, który wynajdywał różne nietypowe sporty. W tych sportach się kwalifikował do mistrzostw Europy albo świata, na przykład z ramienia Polski, bo nikt w Polsce w tych sportach nie startował, więc on był, hej, jestem, cześć, tu. I dostawał dofinansowanie ministerstwa, bo za każde zakwalifikowanie się do takich rozgrywek na poziomie europejskim albo światowym, z jakiejś tam kategorii sportów, które są przez to jakąś tam organizację sportów na świecie sankcjonowane, no to jest z automatu dostajesz dofinansowanie, żeby tam jechać. Typu, to nie są jakieś duże pieniądze, ale dostajesz dofinansowanie na bilet, na hotele, inne pierdoły. I on zwiedzał cały świat dokładnie tym sposobem, bo znalazł sobie niszę, o na przykład w siatkówkę, ale siatkówkę graną w jakichś określonych warunkach, wiesz, takie najdziwniejsze sporty świata. W Polsce nie startował nikt. On startował Mistrzostwa Europy, jest zakwalifikowany, bo no i dostaje pieniądze od Polskiego Ministerstwa Sportu na wyjazd. Niesamowite. Zwiedził cały świat. Rozkminił to nieźle. I podobno... Nice. No dobra, mam... A masz jakiś przykład takiego sportu jednego, który był... Tak, on grał w jakiegoś, on grał w jakiegoś dziwnego tenisa. Tenisa chyba na piachu, chyba coś takiego było w ogóle. Coś takiego, że tak, że piłka nie mogła spaść w ogóle na ziemię, cały czas musiała być utrzymywana w powietrzu, coś takiego. Wow.
to szacun. Ale że wiesz, to nie mogą być zbyt niszowe, no bo jednak te rozgrywki europejskie są organizowane, no tak, więc oczywiście. To ewidentnie no, jakąś tam, tak. ma publikę też, nie? Niesamowite. Wow, fajne. Bardzo fajne. Tak fajne jak Steam Deck. Powiedz mi, oprócz właśnie Steam Decka, wiem, że masz też bardzo fajną rzecz, która mnie ostatnio bardzo mocno kusiła, bo potrzebowałem takiego fajnego ekraniku, który będzie mi wyświetlał różne rzeczy i ty masz taki ekran Lametric. To jest, tak jest. Litewska firma, ale nie litewska, Boże, ukraińska firma, prawda? Chyba z Kijowa się w ogóle oni wywodzą. A wiesz co, nawet nie wiem, bo Lametric w ogóle wysyła chyba z Holandii. Ale mam wrażenie, że nie są z Ukrainy. Może tak być, zobaczmy. About us, już sprawdzimy. How we started, tararara. Mieli agencję Lemberg. No i kurczę, patrzę, gdzie coś... Foxconnie robią. Tak. No to oczywiście. To wszyscy. Ale gdzieś mi... No to gdzieś wiadomo. Gdzieś mi tak przemknęło, że to jest właśnie, że to jest ukraiński, jest ukraińska firma. No to jeżeli tak jest, to tym lepiej. To oczywiście, że tak. To się cieszę, bo wsparłem tak. W takim razie zupełnie nieświadomie. Ale oni tak to długo jeszcze przed wojną zaistnieli. Tak, to więc prawda. Szukając tego ekraniku, tego Lametric, wiem, że właśnie ty go masz i bardzo dużo, długo myślałem, miałem go w koszyku na Amazonie przez pół roku chyba. Na końcu kupiłem coś zupełnie innego, ale znaczy bardzo podobnego, ale jednak innego. I ten Lametric to jest też kolejna taka rzecz, która ja uwielbiam takie gadżety. Ten Lametric albo mój, czyli Tidbit, to są takie ekraniki, które możesz, na które możesz wyświetlić różne rzeczy z różnych aplikacji. Nie wiem, tak. W ogóle mój jakby przykład tego, jak ja chcę, żeby po co mi było to potrzebne, to po to, że ja w jakiś sposób chciałem wyświetlić w centralnym miejscu salonu informację o tym, jaka jest aktualna, ale prawdziwa, taka zmierzona temperatura na zewnątrz. Ale jednocześnie z czujnika, który byłby wpięty do HomeKita też. Zrobiłem sobie w ogóle utrudnienie jest ekstremalnie życie. Typu chciałem, żeby to czujnik, który jest bo wiesz, można to zrobić na miliony prostszych sposobów. Można kupić najprostszą stację pogodową za 50 zł, gdzie będzie miała ekran w środku i czujnik wyrzucony na zewnątrz, ale nie, to wszystko wymyśliłem, że musi być z HomeKita, musi być właśnie i w HomeKicie, a jednocześnie muszę widzieć to w środku. I wyszło mi na to, że ten Tidbit to jest jedyna rzecz, która pozwala mi na to, ponieważ ma integrację z Netatmo, ze stacją pogodową Netatmo, którą na szczęście miałem. Okay. Stacja Netatmo ma integrację z